Szanowni Państwo, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w sposób bezpardonowy zdelegalizowało możliwość mówienia, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny to miejsce, gdzie pluralizm polityczny się liczy. Odwołanie Magdaleny Biejat z funkcji przewodniczącej komisji to zniszczenie dobrego obyczaju politycznego, który dawał szansę, że poglądy wszystkich klubów parlamentarnych w tej Izbie, w tym gmachu będą szanowane. Prawo i Sprawiedliwość boi się sumienia lewicy, które będzie dbało o emerytów, rencistów, będzie walczyło o wyższe płace, będzie starało się robić wszystko, żeby godnie można było w Polsce żyć. Właśnie na posiedzeniach polityki społecznej Magdalena Biejat chciała o to walczyć. Chciała wskazywać to wszystko, o czym zapomina Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego została odwołana. Prawo i Sprawiedliwość boi się odpowiedzialności za polską rodzinę. Boi się odpowiedzialności za to, że ktoś będzie recenzował decyzje, które podejmowane na Nowogrodzkiej przez prezesa Kaczyńskiego i jego otoczenie nie służą Polkom i Polakom, służą interesom Prawa i Sprawiedliwości. Magdalena Biejat przez 60 dni swojego urzędowania na funkcji szefowej komisji pokazała, że można prowadzić konsultacje społeczne, że można procedować ustawy w sposób obywatelski, że można wnosić do porządku komisji ustawy, które walczą o najbiedniejszych. Wczorajsze głosowanie i sprzeciw PiS-u przeciwko podwyższeniu emerytury obywatelskiej do 1600 zł to przekaz, który Prawo i Sprawiedliwość wysyła do wszystkich wyborców. Albo jesteście z nami, albo wasze poglądy nie będą w parlamencie reprezentowane. Na to zgody lewicy nie ma, nie będzie żadnego paktowania, żadnego dealowania, nie będzie żadnego dogadywania się z Prawem i Sprawiedliwością. Kiedy PiS łamie kręgosłup polskiej demokracji, lewica staje murem za Magdą, za demokracją, za konstytucją. Magdalena Biejat. Szanowni Państwo, PiS klecił na kolanie argumenty, które się zmieniały jak w kalejdoskopie i żadne z nich nie miało podstaw. Te argumenty częściowo zostały powtórzone dzisiaj w czasie posiedzenia komisji i dowiedliśmy wyraźnie, że nie miały najmniejszego sensu i żadnego oparcia w rzeczywistości. Zarzuca mi się, że ta komisja nie pracowała. Pod moim przewodnictwem była to jedna z najpracowitszych komisji w Sejmie. Spotkaliśmy się 10 razy w ciągu tego czasu, a tymczasem wiele komisji, w tym większość komisji Prawa i Sprawiedliwości, spotkała się zaledwie 5 razy. W tym czasie zajmowaliśmy się sprawami kluczowymi dla Polaków, opiniowaliśmy budżet, zajmowaliśmy się emeryturami, w tym projektem podniesienia i zagwarantowania minimalnej emerytury dla Polaków do 1600 zł, zgłoszonym przez Lewicę, a odrzuconym głosami Prawa i Sprawiedliwości. Zajmowaliśmy się także recenzowaniem działań rządu w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która to recenzja również nie wypadła dla rządu pomyślnie. Prawo i Sprawiedliwość ma większość we wszystkich komisjach i niestety mają w związku z tym poczucie, że mogą łamać wszystkie obietnice i wszystkie postanowienia i że ujdzie im każdy szwindel. Zapewniam Państwa, że dopóki jestem w tej komisji, a w niej pozostanę, dopóki w tej komisji są przedstawiciele i przedstawicielki lewicy, to będziemy usilnie dbać o prawa obywateli. Będziemy rzecznikami praw obywateli, będziemy walczyć o to, żeby te ustawy, które się tam pojawiają, były jak najlepsze i rzeczywiście służyły nam wszystkim. Szanowni Państwo, to jest Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, to jest jedna z najważniejszych komisji sejmowych. To jest komisja, która zajmuje się ustawami, które realnie wpływają na jakość życia Polaków. I zapewniam Państwa, że wymieciemy spod dywanu każdą niekorzystną ustawę, którą będą próbowali przepchnąć kolanem. Będziemy alarmować stronę społeczną, będziemy alarmować obywateli, będziemy tam jako rzecznicy tych wszystkich, którzy takiego rzecznikowania potrzebują. Emerytów, rodzin, osób młodych, ale również praw kobiet, które w tym Sejmie nie są reprezentowane. Raz jeszcze Państwa zapewniam, że możecie na nas liczyć, bez względu na to, czy jesteśmy szefami tych komisji, czy jesteśmy ich szeregowymi członkami. Będziemy w Sejmie, będziemy w komisjach, będziemy walczyć o prawa Was wszystkich i dbać o to, żeby recenzować Prawo i Sprawiedliwość i pilnować, czy rzeczywiście dotrzymuje swoich obietnic, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość ma z tym na bakier. Marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry. Jeżeli Państwo myślicie, że
ta dzisiejsza decyzja w jakikolwiek sposób ograniczy naszą działalność albo zapał do działalności klubu Lewicy, to się mylicie. Wiedzieliśmy, wiemy i w przyszłości będziemy wiedzieli, że PiS jest cyniczny. Wiedzieliśmy, że wszystkie rozmowy mogą dać taki efekt, jaki efekt dały dzisiaj. Mówię o rozmowach, które prowadziła i Platforma, i PSL, i wszystkie kluby w momencie, kiedy decydowaliśmy o tym, kto jaką komisję będzie prowadził. Ale chciałem Państwu powiedzieć, Lewica wie, po co jest w Sejmie. Wszystkie świństwa będziemy nazywali po imieniu. Wszystkie złamanie zasad, każde złamanie zasad zostanie nazwane po imieniu. Będziemy walczyli o 1600 zł najniższej emerytury bez względu na to, czy PiS-owi będzie się to podobało, czy nie. Czy Platformie Obywatelskiej będzie się to podobało, czy nie. Bo wiemy, po co żeśmy do tego Sejmu przyszli. Możecie nas odwoływać, możecie nas kopać, możecie na nas pluć. Macie siłę, która nic sobie z tego nie robi. Będziemy dzień i noc nazywali wasze świństwa, wasze fałszerstwa, wasze złe ustawy, wasze skryte i nieprawdziwe działanie na rzecz społeczeństwa oraz odsuwanie ustaw, które temu społeczeństwu by pomogły, takich jak 1600 złotych najniższej emerytury. Powiedzcie Polakom, mówię do PiS-u, powiedzcie Polkom, mówię do PiS-u, że nie daliście im wyższej emerytury, tym najgorzej uposażonym. Za chwilę będziecie mówili, nie damy wam leków na receptę za 5 zł. Będziecie to wszystko mówili, a inflacja będzie rosła, podwyżki będą. Macie siłę w polskim parlamencie, która będzie to dzień i noc nazywała, która nie będzie niczego w jakiś sposób ukrywała, która będzie na wszystko zwracała uwagę. I to jest Lewica. I to jest Lewica, to nie są inne siły parlamentarne, które mrużą oczy, nie zauważają i myślą, że wszystko jest dobrze. Te czasy się skończyły. Adrian Zandberg. Chodź, Adrian. To musisz się przesunąć, obydwa się nie zmieścimy. Dzień dobry, proszę Państwa. Prawo i Sprawiedliwość odwołało dzisiaj posłankę Biejat. Posłankę Biejat, która jest twarzą naszej reformy emerytalnej. Posłankę Biejat, która walczyła o podniesienie najniższych emerytur do 1600 zł. Myślę też, że warto, żeby brzmiało, co stało się wczoraj na komisji. Tam było nieco mniej kamer, to zainteresowanie medialne było nieco mniejsze, ale tam stała się rzecz bardzo ciekawa. Otóż przeciwko podniesieniu emerytury minimalnej do 1600 zł zagłosowało Prawo i Sprawiedliwość. I my czekamy, aż Prawo i Sprawiedliwość wytłumaczy się, dlaczego jest przeciwne podniesieniu najniższych emerytur. Dlaczego nie interesuje go los tych emerytów, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Ale zdarzyła się też inna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Otóż ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie zagłosowała Platforma Obywatelska. Mimo opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i innych związków zawodowych, które przyszły, żeby wesprzeć projekt posłanki Biejat, okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma głosują na tej komisji ręka w rękę przeciwko Lewicy i przeciwko najbiedniejszym emerytom. I myślę, że opinia publiczna ma prawo dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Myślę, że nie jest dla nikogo tajemnicą, dlaczego posłanka Biejat tak bardzo irytuje Prawo i Sprawiedliwość, że doprowadziło do odwołania jej z przewodniczącej komisji. Prawo i Sprawiedliwość straciło monopol na prospołeczną politykę w tym Sejmie. Posłowie i posłanki, takie jak Magdalena Biejat, przychodzą tutaj z uczciwymi, prospołecznymi propozycjami. Kładą je na stół, tak jak w przypadku podniesienia emerytury do 1600 zł. I co się dzieje? W efekcie zostają za to odwołani. W efekcie Prawo i Sprawiedliwość panicznie reaguje, starając się udawać, że nie istniejemy. Mam złą informację dla Prawa i Sprawiedliwości. Lewica nie tylko istnieje w tym parlamencie, ale będzie coraz silniejsza i będzie coraz większym kłopotem dla waszych pod wieloma względami fałszywych i
bynajmniej nie prospołecznych rządów, co dobrze pokazała ta decyzja, w której głosowaliście przeciwko projektowi posłanki Wiejat na wczorajszym posiedzeniu. Prawo i Sprawiedliwość ma oczywiście większość w tym parlamencie i może łamać wszystkie dobre zwyczaje parlamentarne, może odwoływać wszystkich przewodniczących komisji, choć jest rzeczą ciekawą, że Prawo i Sprawiedliwości nie przeszkadzają neoliberałowie na czele komisji, a przeszkadzała im prospołeczna posłanka, która walczy o wyższe emerytury, o prawa osób starszych, o prawa polskich rodzin. Nawet z tego Prawo i Sprawiedliwość samo powinno się wytłumaczyć. My tu będziemy. Będziemy, tak jak mówił o tym przed chwilą Włodek Czerzasty, patrzeć wam na ręce, na każdy wydawany milion złotych, na każdą ustawę przyjmowaną w interesie lobbystów, bo tak się dzieje w tym parlamencie. I będziemy mówić głośno i jasno o wszystkich głosowaniach, takich jak to wczorajsze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość głosuje przeciwko interesom polskich emerytów, przeciwko interesom osób najuboższych, a za to w dziwnej zgodności z Konfederacją Pracodawców Lewiatan i ze skrajnymi środowiskami takimi jak Konfederacja. To, co zobaczyliśmy dzisiaj na konferencji, co było naprawdę szokujące, to to, że dyrygentem Prawa i Sprawiedliwości jest pan Grzegorz Braun. Że to pan Grzegorz Braun decyduje o tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi. I myślę, że to jest ważna lekcja i ważne, żeby ta sprawa nie została zapomniana, bo to pokazuje, że to skrajna prawica steruje dzisiaj Prawem i Sprawiedliwością, czego najlepszym dowodem jest to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dziś na komisji, odwołując Magdalenę Biejat. Dziękuję bardzo.